Jędrzejczyka i trenera gospodarzy Sławomira Majka. Tradycyjnie prosiłbym o komentarz do wojskowych wydarzeń dzisiejszego dnia, a potem jeśli będą pytania z sali, o odpowiedzi na pytania. Bardzo proszę, panie Wojtku, pana komentarz do dzisiejszego spotkania. No nie najlepiej weszliśmy w ten mecz. Początek meczu zdecydowanie należał do gospodarzy. No świetnie w bramce spisywał się nasz bramkarz i to uchroniło przed stratą bramki. W tej sytuacji, kiedy gospodarze mieli przewagę, my strzelamy bramkę trochę przypadkowo tam po stracie, ale no bardzo dobrze zachował się Kamil. Troszkę ten mecz się wtedy wyrównał i tak wszyscy mieliśmy nadzieję, że się będzie dobrze układał, no ale widać, że gospodarze to zespół bardzo dobry i umią fragmenty, że tak powiem, słabości wykorzystać. Po przerwie obydwie drużyny dążyły do zwycięstwa i do ostatniej minuty była o to walka. Tu widać, że nie do końca zadowolił remis jednej i drugich. Myśmy rozpoczęli z problemami, bo Krzysiek Świątek był chory, miał jakieś zatrucie, nie przespał całej nocy, dlatego wszedł na ostatnie 20 minut, ale od razu widać było, jak zrobił akcję na 2-2 i to na pewno gdzieś tak mniej pewności, jest to kapitan naszego zespołu i gdzieś to też pewnie zaważyło na naszej dyspozycji. Trudno nie skomentować jeszcze tego, co działo się na boisku, czyli co wyprawiał sędzia dzisiejszego meczu. Po prostu nie powinniśmy może komentować, ale dla mnie błąd na błędzie, no w każdej sytuacji, to ja nie mówię, że tylko w jedną stronę, ale po prostu tak dużo i miałem wrażenie, że on chyba jeszcze nie dorósł nawet do tego poziomu, bo chłopaki też mówili, że cały rozczęsiony, wystraszony i tak dalej, a dla mnie zmiana decyzji po decyzji na rzut karny to już jest w ogóle inne, dlatego że ktoś doskoczył i jak mi chłopaki mówili, powiedział: przysięgam panie sędzio, że trafiłem w piłkę, a to nie ma karnego, i pokazał na ruch. No to jeżeli coś takiego istnieje w piłce, no to przepraszam bardzo, ale to chyba temu panu nie jest po drodze z piłką nożną, tylko gdzieś na podwórku i schodzący zawodnik, który koło mnie przechodził, powiedział mi: sorry trenerze, ale karny był ewidentny. No, to był taki, tak mi powiedział i możecie panowie tu kręcić głowami, ale tak mi powiedział. Mój zawodnik też mi przysięga, że go trafił w nogi. No to jest takie, ale sędzia, mi bardziej chodzi o to, że sędzia zmienia decyzję. No przecież nie ma waru, tylko na zasadzie, że ktoś do niego krzyknął, nie było, bo wybiłem piłkę i on zmienia decyzję, no to przepraszam. No to jest facet, który nie umie podjąć decyzji po prostu. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Nie chodzi tutaj z trenerem zespołu gości, bo naprawdę wydaje mi się, mecz mógł się chyba podobać dla tych kibiców, dla tych wytrwałych kibiców, bo pogoda na pewno nie zachęcała do przyjścia. Bardzo żywe spotkanie z mnóstwem sytuacji, dużo walki, dużo ambicji, dużo zaangażowania. Ta szala do zwycięstwa przechylała się raz w jedną, raz w drugą stronę. Szkoda tylko, że prowadząc te 2-1, no gdzieś nie dowiedzieliśmy tego do końca, bo jak tutaj pan rektor powiedział, ciłamy punkty, ale zawsze lepiej mieć 3 niż 1. Natomiast no, jakby się odnosząc do sytuacji tego karnego, czy było, czy nie było, zawsze wychodzę z założenia, że nie komentuję tego, co się dzieje na boisku, jak sędziują sędziowie, bo to chyba też nie do mnie tam należy. Natomiast czy był błąd, czy nie, to też ciężko jest określić to z naszej perspektywy, zarówno do trenera gości, jak i moje, bo ciężko byłoby to ocenić, czy on był, czy on nie był. A tutaj jak mówił trener, że będziemy sobie przysięgać jeden ten czy ten, to też nie o to chodzi. Natomiast na pewno tak podsumowując, no muszę podziękować chłopakom po tym bardzo słabym meczu na Koronie, gdzie daliśmy się zdominować totalnie młodzieży kieleckiej, to tutaj podnieśliśmy tą rękawicę i to chyba było widać. Chyba żaden z kibiców nie ma prawa dzisiaj narzekać na zaangażowanie tych chłopaków, na stwarzane sytuacje, które były, i szkoda, że one nie były to wykorzystane. A tak z perspektywy całego meczu, może tutaj niedosyt, może malutki, ale chyba to te 2-2 tak do końca nikogo z drużyn, z drużyn nie krzywdzi. Tyle, co chciałem na dzisiaj. My szykujemy się do dalszej pracy, tak samo jak i do gości. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Tyle obaj trenerzy. Bardzo proszę obaj panowie do państwa dyspozycji. Wiemy wszystko. Dziękuję serdecznie. Na dzisiaj.